Karolina Chytrek-Prosiecka, to jest poranna rozmowa w Gazeta.pl. Miło Państwa widzieć, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polska 2050. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, panie redaktor, witam Państwa. Bardzo miło, że pan do nas dołączył. Miałam trochę inny scenariusz naszej rozmowy, ale muszę rozpocząć od wydarzeń ostatnich godzin, czyli ujawnienia części zeznań współpracownika pana Falenty. Czy pana zdaniem to jest jakiś masterplan ze strony rządzących, który miałby pogrążyć Donalda Tuska i syna Donalda Tuska, czy jednak coś się wymknęło spod kontroli? Znaczy, rozumiem, jest taka teoria spiskowa, że to wszystko zostało uknute, łącznie z pierwszą publikacją Newsweeka kilka dni temu, że to wszystko było przygotowane. Wydaje mi się, że nie. Trochę już naoglądaliśmy się na pewno wspólnie polskiej polityki. Ja oglądam ją w tej chwili od wewnątrz i widzę ogromną ilość takich i z jednej strony ruchów przypadkowych, z drugiej strony chaotycznych, z trzeciej strony emocjonalnych, nerwowych i wydaje mi się, że to trochę tak teraz zadziałało. To znaczy trzeba było gwałtownie rzucić coś na rynek, żeby odpowiedzieć Donaldowi Tuskowi i jego wnioskowi o powołanie komisji śledczej w Sejmie. No i Ziobro to zrobił. No i to jakby pokazuje w sposób niezwykle namacalny, jak chory mamy w tej chwili system. Właściwie pod każdym względem, ale szczególnie to, że łączone są w jednej osobie te tak ważne funkcje jak prokurator generalny i minister sprawiedliwości. No bo prokuratura generalna tym samym działa jak gracz polityczny. Jest częścią polskiej polityki. W żadnym szanującym się kraju tego nie ma. Na pewno nie ma tego w takim stopniu. No, wczoraj dostaliśmy wieczorem jakiś coś rzuconego. Coś nam rzucono. Mówię tak, żebyśmy... części zeznań. Mówię nagle pojawiające się części zeznań, to jest tylko część, nie wiemy jak duża, jak poważna. Z inicjałami. Z inicjałami, żeby nie było wątpliwości, że to wszystko jest tak anonimowe, ale żeby było wiadomo, o kogo realnie chodzi. I to trochę niestety pachnie taką sytuacją, że minister Ziobro jako prokurator generalny ma taką specjalną szafę z segregatorami i na teczce jest napisane, jeżeli X powie coś, to tu mamy na niego to. Jeżeli Y powie to, to mamy tamto. I oni się w ten sposób zachowują. No to jest kompletnie chore. To pokazuje słabość. To jest jeden z aspektów pokazujących wokół tej sprawy słabość państwa polskiego. A pan uważa, że reakcja Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej była dobra, jeśli chodzi o wniosek o powołanie komisji śledczej? No, ja powiedziałbym, że no niestety trzeba się cofnąć do roku, albo niestety do roku 14, kiedy ta cała afera wybuchła, bo ona wybuchła, jeśli się nie mylę, w czerwcu roku 14. Donald Tusk do września tego roku 14 był jeszcze premierem. Potem jeszcze Platforma, pani premier Kopacz rządziła przez ponad rok. Ja nie przypominam sobie wtedy jakichś aktywnych działań ze strony Platformy na rzecz próby wyjaśnienia tej afery. Znaczy, gdybym ja wtedy był w skórze premiera Tuska, zrobiłbym absolutnie wszystko, absolutnie jak najszybciej, żeby próbować no, dobrać się do realnych sprawców tej afery. Donald Tusk tłumaczy, że wówczas prokuratura była niezależna, wówczas prokuratorem był pan Seremet, więc on nie mógł wywierać wpływu na prokuraturę. No na prokuraturę bezpośrednio nie mógł wywierać wpływu, ale jako premier miał bardzo wiele narzędzi, by zacząć działać w tej sprawie. Można i było i wtedy powołać komisję śledczą w Sejmie, kiedy Platforma jeszcze miała większość i spróbować to wyjaśnić. Było wiele narzędzi. Premier ma wiele narzędzi, nawet jeżeli wtedy, i to naszym zdaniem jest słuszne, rozdzielone były funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego i do tego trzeba będzie wrócić w przyszłości, to jednak tych narzędzi było wiele i wtedy Platforma no, nie robiła wiele, żeby w jakiś sposób gwałtowny, poza takim generalnym rzuceniem oskarżenia, że to cyrylicą pisane wszystko i tak dalej, i tak dalej. No potem przez 7 lat PiS także nie zrobił absolutnie nic. No i teraz nagle mamy w związku z takim gwałtownym przyspieszeniem akcji i publikacją Newsweeka, nagle mamy wniosek o komisję śledczą. Naszym zdaniem my poprzemy ten wniosek, jeżeli on się pojawi. No na pewno w tej kadencji Sejmu przy tej większości jeszcze istniejącej nie ma szans na jej powołanie. Natomiast taka komisja będzie potrzebna. Tę sprawę trzeba dogłębnie wyjaśnić, bo i tu wrócę do tej słabości państwa. Ona rzeczywiście pokazuje, jak nasze państwo było i jest niesprawne, niefunkcjonalne i słabe tak naprawdę, bo proszę zobaczyć, co się w tej chwili dzieje. Dwie największe partie zajmują się od kilku dni obrzucaniem oskarżeniami o to, kto jest ruskim agentem, kto jest rosyjskim agentem, kto działa. A w tym czasie, powiedziałbym, prawdziwi rosyjscy agenci są bardzo zadowoleni, są bardzo szczęśliwi, mogą działać w sposób nieskrępowany.
To jest coś jałowego. Absolutnie. Ale pan sugeruje, że to ma prowadzić do jakiegoś rodzaju destabilizacji, czy po prostu, że niczemu to nie służy? Ta destabilizacja się dzieje, to znaczy ona na pewno nie pokazuje jakiejś siły, jakiejś sprawczości państwa polskiego, dlatego, że takie wzajemne oskarżanie się, rytualne już oskarżanie się, kto działa na rzecz Putina, no do czego prowadzi? Do niczego nie prowadzi. I jeszcze raz ale jednak to jest poważny zarzut, panie przewodniczący, że sprzedano taśmy Rosjanom, którzy być może przyczynili się. Tak, to jest poważny zarzut i chcielibyśmy się dowiedzieć, jak było naprawdę. I powiem więcej, musimy się tego dowiedzieć właśnie po to, żeby myśleć o bezpieczeństwie naszego państwa. Bo dzisiaj nasze państwo, jak widać, nie jest w pełni bezpieczne, nie jest w pełni zabezpieczone. Jeżeli mamy nagle taką sytuację, że pojawiają się tego typu, po ilu latach pojawiają się nagle tego typu poważne oskarżenia, że Falenta miał sprzedać ten towar służbom specjalnym, a zaraz potem pojawia się wyglądające, prawdę mówiąc, niepoważnie, i ja nie mogę tego brać poważnie, podejrzenie, że syn premiera bierze w reklamówce jakieś setki tysięcy euro dla kogoś i je gdzieś niesie. Jeżeli to zeznanie pojawiło się w roku 2017, bo tak wynika z dat wczoraj tych odtajnionych dokumentów, to znaczy, że PiS przez 5 lat nie zrobił nic z tak poważnym oskarżeniem, z tak poważnym podejrzeniem wobec syna Donalda Tuska, przeciwko któremu uruchomione są wszystkie armaty pisowskie. Cała propaganda TVP jest uruchomiona przeciw Tuskowi i oni przez 5 lat nie zrobili nic. To znaczy, że chyba sami niepoważnie, czy traktowali niepoważnie tego typu zarzuty, czy tego typu oskarżenia. No to tym samym jakby wyklucza powagę tego zarzutu, że taśmy zostały sprzedane Rosjanom, tak? No bo to są jedne zeznania. Oczywiście część może być prawdziwa, część nie. My nie wiemy, co to jest prawdą w tej chwili. Nie wiemy, co to jest prawdą i nie wiemy, dlaczego wczoraj nam pokazano takie, a nie inne fragmenty. I to trochę tak wygląda, że teraz Ziobro jako prokurator generalny będzie co chwilę rzucał jakieś elementy i my mielibyśmy za tym wszystkim gonić i wierzyć, że tam jest prawda i tylko prawda. Pana zdaniem komisja śledcza, która zawsze jest pewnego rodzaju spektaklem politycznym, czy jednak rozdzielenie funkcji prokuratora i wyjaśnienie na poziomie wymiaru sprawiedliwości tej sprawy dogłębnie? Rozdzielenie na pewno tak. Rozdzielenie na pewno tak. To jest zbyt poważna funkcja w każdym kraju demokratycznym, żeby polityk partyjny, który realizuje stricte interesy i swojej małej partii pod tytułem Solidarna Polska i całego bloku prawicowego, żeby mógł ręczny sposób sterować śledztwami, przyspieszać, spowalniać, odtajniać. No tak nie może funkcjonować państwo polskie. Ale to po co komisja śledcza w takim razie? No nie mamy lepszego narzędzia w tej chwili, prawdę mówiąc, ponieważ nie wierzymy w to, że prokuratura Ziobrowa, prokuratura tym się zajmie. A gdyby państwo wygrali wybory jako opozycja, komisja śledcza nadal, czy prokuratura i wyjaśnienie zgodnie z zasadami państwa prawa? Komisja śledcza tak, jeszcze raz powtórzę, żeby wyciągnąć jakieś wnioski do przodu, żeby zastanowić się... Polityczne, ale dotyczące funkcjonowania administracji, dotyczące zabezpieczenia Polski, bo cały czas powraca ta sprawa. Jak to było możliwe, że politycy spotykają się w restauracji warszawskiej i są bezkarnie nagrywani chyba tygodniami, jeśli nie miesiącami w tej restauracji? Nic się z tym nie dzieje, żadne służby tego nie wykrywają, nie ma żadnej ochrony. Mamy wojnę tuż za rogiem. Mamy realną wojnę, która oby do nas nie dotarła, ale tak naprawdę jest coraz bliżej. Ta wojna w Ukrainie także przez zaangażowanie Białorusi jest coraz bliżej Polski. A my w takiej sytuacji wracamy do czegoś, co było 8 lat temu i okazuje się, że my nie wyciągnęliśmy przez te 8 lat właściwie żadnych wniosków. No to, panie przewodniczący, być może rzeczywiście będą państwo mieli okazję po wyborach wyciągać te wnioski. Czy pana zdaniem Prawo i Sprawiedliwość ma dzisiaj z kim przegrać? Tak, zdecydowanie Prawo i Sprawiedliwość ma dzisiaj z kim przegrać. Powiedziałbym, że z jednej strony przegrywa i myślę, że przegra z siłami opozycji demokratycznej, a z drugiej strony ta partia przegrywa sama ze sobą. Przegrywa sama ze sobą ze względu na układ, który stworzyła, na stworzenie pewnej kasty polityczno-gospodarczej. To już pan przyjął narrację pana prezesa Kaczyńskiego. Wie pani, dlatego, że oni przez ileś lat bezkrytycznie, jakby nie atakowani przez nikogo, postanowili obrażać wszystkich innych. A to jeszcze raz powtórzę, to jest kasta, co się w tej chwili dzieje. No pani redaktor, wicepremier rządu pisze na Twitterze, rozkazując prezesowi Tauronu, żeby coś zrobił. Nawiązuje pan do wpisu pana ministra Sasina. Nawiązuje do wpisu pana ministra Sasina, który coś każe zrobić prezesowi spółki Skarbu Państwa. No to jest albo kasta i działanie wręcz na granicy mafijnego,
No albo to jest amatorszczyzna i dziecinada, albo to jest połączenie jednego z drugim. No tak oni funkcjonują. Skoro pan mówi, że Prawo i Sprawiedliwość może przegrać z opozycją, to z opozycją startującą z jednej listy, z dwóch list, czy może w czterech blokach? No, panie redaktor, no, skłamałbym mówiąc, że to jest pierwszy raz, kiedy słyszę to pytanie. Ale może się coś zmieniło. Zmienia się, myślę, z każdym dniem, bo my prowadzimy cały czas rozmowy i każdy z czterech bloków demokratycznych takie rozmowy w tej chwili prowadzi. Scenariuszy jest kilka. To jeszcze nie jest ten etap, w którym zapadałyby wiążące decyzje. Od czego ten etap zależy? No, ten etap zależy od przebiegu rozmów i od tego także, jak przeprowadzimy badania, a wiele badań w tej chwili, myślę, że każda z tych czterech partii demokratycznych prowadzi, służących znalezieniu odpowiedzi, w jakim scenariuszu nasz start da najlepszy efekt, zwycięstwo największe. Zwycięstwo największe, bo uważam i bardzo w to wierzę, że połączone siły opozycyjne, tak czy inaczej połączone, osiągną zwycięstwo wobec PiS-u. Natomiast to zwycięstwo musi być bardzo wyraźne, żeby mógł powstać nie tylko rząd, który zacznie porządki po PiS-ie, ale który będzie rządem stabilnym i trwałym. A czy nadal byliby państwo skłonni startować w jednym bloku z PSL-em? No, pani pyta nadal, to znaczy my nie zgłaszaliśmy takiej deklaracji. My mówiliśmy i mówimy, że wiele scenariuszy jest dzisiaj możliwych po stronie opozycyjnej. Tak, mamy wiele punktów wspólnych z Polskim Stronnictwem Ludowym, jeżeli chodzi o program, no ale też mamy wiele różnic, które nas dzielą. Po pierwsze, dzieli nas historia, funkcjonowanie na scenie. My jesteśmy ugrupowaniem o krótkiej historii i odróżniamy się od starych partii politycznych i jest to dla nas ważna, istotna cecha wyróżniająca nas, że jesteśmy bardzo pragmatyczni, bardzo skierowani na program, na to, co trzeba zrobić w Polsce po rządach PiS-u. No i my tworzymy nową organizację, wprowadzamy bardzo wielu nowych ludzi do polityki, podczas gdy oczywiście w PSL-u, jak wiadomo, jest wiele osób, które są od bardzo, bardzo dawna w polityce. I mogą ciążyć na tym bloku dwóch partii, no, albo i dodatkowych. Mogą w pewien sposób osłabiać ten nasz wizerunek jako nowej siły, siły skoncentrowanej na rozwiązaniach na przyszłość dla Polski. Przytoczę panu słowa. Jesteśmy dla PO wyrzutem sumienia, bo w jakimś stopniu zbliżeni jesteśmy do tego, czym PO była na początku. Rzeczywiście obywatelska, zaangażowana, kiedy jej działaczom jeszcze się chciało, mówi Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050. I teraz 2050. I teraz moje pytanie brzmi, jak państwo chcą budować relacje, w zasadzie zarzucając swojemu, być może przyszłemu koalicjantowi, że jest wyrzutem sumienia. Więc jakby... Jak państwo chcą budować tę relację? Ja tego nie rozumiem. Pani, wydaje mi się, że to nie jest najgorsze możliwe oskarżenie, które można sformułować i dużo ostrzejsze słowa padały nie z moich ust i padają wobec nas. No ale właśnie po co? Ja tego nie rozumiem. Państwo czasem stają okoniem. Państwo mają budować wspólnie rząd, chcą się podpisać pod jednym programem, a już na starcie słyszymy takie słowa. Panie redaktor, no prawda jest taka, jakbyśmy nie próbowali jej ukryć pod dywanem. Prawda jest taka, że każde z czterech ugrupowań opozycji demokratycznej jest nieco inne. Ma nieco inny elektorat, ma nieco inną agendę, nieco inne postulaty. Mamy wiele punktów wspólnych i my uważamy, że takich punktów wspólnych trzeba szukać. Przypomnę, że od wiosny tego roku proponowaliśmy i niezmiennie proponujemy rozmowy programowe. Być może pani pamięta, zaproponowaliśmy konferencję o przyszłości Polski, wspólne spotkanie liderów i rozpoczęcie prac programowych. W zespołach roboczych zastanowienie się, gdzie mamy punkty wspólne i jakie będą zadania naszego rządu. Bo ja zawsze powtarzam, my nie jesteśmy w sytuacji Niemiec, gdzie najpierw partie wygrywają wybory, a potem siadają do wielomiesięcznych negocjacji koalicyjnych. My nie będziemy mieli czasu. Polska jest w takim stanie, polska gospodarka jest w takim stanie, że decyzje trzeba będzie podejmować szybko, nie będzie czasu na wielomiesięczne negocjacje i dlatego proponujemy takie rozmowy. I nic się nie wydarzyło. Te rozmowy się dzieją programowe? No nie wszyscy partnerzy byli zainteresowani w opozycji demokratycznej tym, żeby do takich rozmów doszło. Ale pani mnie chce namówić, żebym był bardzo krytyczny wobec innych partii. Nie, wobec innych partii demokratycznych nie. Nasze zaproszenie jest nadal aktualne. I tak szczerze, i jeszcze jedno zdanie. To nie chodzi o to, że nasze zaproszenie. Niech będzie jakiś zewnętrzny ośrodek, zewnętrzne autorytety, no, żeby nie było, że partia Hołowni chce mieć jakiś sukces, albo Lewica chce mieć jakiś sukces, albo Platforma. Jesteśmy otwarci i gotowi na takie rozmowy. Czyli w istocie trochę spełnia się ten scenariusz niemiecki. To znaczy dzisiaj rozmawiają państwo o listach i podziale miejsc, a dopiero w drugiej kolejności będą państwo rozmawiać o programie, skoro nic się nie dzieje. Po pierwsze rozmawiamy na rok przed wyborami, a po drugie
chcielibyśmy rozmawiać dzisiaj o programie. Bo jeszcze raz powtórzę, niezależnie od tego, w jakim składzie, na jakich listach, w ilu blokach opozycja pójdzie, to po, mam nadzieję, wygranych wyborach będzie miała do podjęcia bardzo wiele szybkich decyzji. Nie masz żadnych rozmów o programie? Takie rozmowy, powiedziałbym, odbywają się indywidualnie między poszczególnymi partiami. Natomiast takie rozmowy miałyby sens, gdyby wszyscy partnerzy w nich uczestniczyli i gdybyśmy znaleźli wspólny mianownik. Na razie jeszcze rozmów w takim formacie nie było. Czyli nie ma żadnych grup roboczych powołanych, nic takiego się nie dzieje? Na razie jeszcze nie. Powtórzę, my jesteśmy do takich rozmów gotowi. Mamy ekspertów, którzy tylko czekają, żeby usiąść i zacząć takie rozmowy. My mamy, myślę, że każda z tych czterech partii wie, jakie są główne pola, gdzie trzeba będzie podejmować zadania. My uważamy, że... I pójść na kompromis. Bójść na kompromisy. Mhm. We wszystkim się nie zgodzimy. Dzisiaj na przykład PSL i Lewica w sprawach dotyczących aborcji, no jest między nimi przepaść. Ale są takie pola i to będą decyzje na pierwsze 100 dni funkcjonowania nowego rządu, gdzie te decyzje, te uzgodnienia trzeba podjąć przed wyborami, a nie po to nich. Jakie powinny być trzy pierwsze decyzje? Pani, ja nie mam gotowej listy trzech pierwszych decyzji, ale wiemy doskonale, co się dzieje. Jest funkcjonowanie mediów publicznych, które jest dla nas czymś, no myślę, że nie to... Ach, to pan jako były dziennikarz chyba od mediów chciałby zacząć, nie, bo to nie, no wszyscy tak widzimy, co się dzieje z mediami, które kiedyś były publiczne, a dzisiaj są monopartyjne, jak za PRL-u. I tu na pewno będą konieczne zmiany. Natomiast pani nie złapała na tym, że mówię o mediach. No, media są, były i są istotne, media publiczne. Natomiast najważniejsze zdecydowanie na dzisiaj jest odblokowanie środków unijnych i rozmowy z Brukselą, ponieważ wszystko, co w tej chwili robi PiS, robi Solidarna Polska, prowadzi do tego, żeby te środki były dalej zablokowane. One są krytycznie potrzebne dla Polski. I środki na Krajowy Plan Odbudowy, i środki na Fundusze Spójności. No, Fundusz Spójności jeszcze nie został zablokowany. Nie, ale jest już poważnie opóźniony, jest takie ryzyko. To prawda, kontraktowanie jest opóźnione. Skoro jesteśmy przy tym temacie, to jak pan czyta to, że została przesunięta rozprawa Trybunału Konstytucyjnego. Chodziło o wniosek Prokuratora Generalnego w sprawie unijnych przepisów, na podstawie których Trybunał nałożył karę na Polskę, jeśli chodzi o Turów i Izbę Dyscyplinarną. No, czytam to jako rodzaj takiego straszaka, jako taka broń, która wisi sobie gdzieś na ścianie i na wszelki wypadek ona jest, żeby jej użyć, gdyby trzeba było jeszcze bardziej, jeszcze ostrzejszym kursem pójść wobec Unii Europejskiej. A jednocześnie czytam, jak patrzę generalnie na funkcjonowanie Trybunału pani Przyłębskiej, to widzę, że on realnie nie funkcjonuje. Poprzednia rozprawa była w lipcu, teraz była wczoraj, następna ma być w grudniu jako kontynuacja, ale generalnie ten Trybunał jako jedna z najważniejszych instytucji w ustroju, naszym ustroju demokratycznym, przestał funkcjonować i kropka. Panie przewodniczący, skoro rozmawialiśmy o przejęciu władzy, to państwo serio myślą o przejęciu władzy w tej kadencji? Mówię o konstruktywnym wotum nieufności. Ja myślę, że każda partia opozycyjna w każdym ustroju demokratycznym musi być przygotowana na sytuacje nieoczekiwane i na sytuacje, w których trzeba podjąć pewne działania odważne, daleko idące, i ktokolwiek mówi, że nie ma żadnych szans, nie ma sensu, no to nasza odpowiedź jest: trzeba iść się bić, trzeba iść i walczyć, ponieważ każdy dzień rządów PiS-u jest dniem straconym, jest dniem, który przynosi kolejne szkody, kolejne straty dla Polski. Jak trzeba to mierzyć, to można mierzyć choćby karami, które są na Polskę nakładane przez instytucje unijne i trybunały unijne. Arytmetyka sejmowa jest jaka jest i bycie przygotowanym dzisiaj, to jedno, ale zgłaszanie takiego pomysłu to drugie. Dzisiaj, no tak, ale wie pani, wobec opozycji często są zarzuty, także ze strony elektoratu opozycyjnego, że wy nic nie robicie, jesteście tacy bierni, jesteście tacy pasywni. Pomysły dotyczące konstruktywnego wotum, które są zgłaszane, powinny być zgłaszane i taki scenariusz powinien być też pokazywany, że my o takim scenariuszu myślimy. Wiele nieformalnych rozmów z posłami PiS-u, pojedynczymi, okej, ale tu nie jest potrzebna duża liczba posłów PiS-u, żeby to wotum miało szansę przejść, pokazują, że tam są ludzie, którzy się wahają, tam są ludzie, którzy mają świadomość, ile ich blok polityczny narozrabiał przez te lata. Czy szukają miękkiego lądowania powoli? No jak zwał, tak zwał. Ja chciałbym wierzyć, że przejrzeli na oczy, że widzą, że to już donikąd nie dojdzie. Że dzisiaj to jest tak naprawdę dyskusja głównie wokół tego, czy PiS dotrwa do wyborów za rok. Czy ta większość dotrwa do wyborów za rok? Bo ta większość pęka i się chwieje, nawet jeżeli przy głosowaniach sejmowych dzisiaj wychodzi co innego. Świetnie. To skoro pan powiedział, że są państwo przygotowani, to kto w takim razie byłby kandydatem na premiera?
Ja myślę, że to jest jedna z tych kwestii, które oczywiście są do ustalenia i nie dam takiej odpowiedzi oczywistej. Wiem, że pojawia się nazwisko Władysława Kosiniaka-Kamysza, jak najczęściej wymieniane. Ja nie zdradzę wielkiej tajemnicy, że mniej więcej półtora roku temu był taki scenariusz, który można nawet powiedzieć, że był bardziej realistyczny niż dzisiaj. Wtedy prowadziliśmy takie rozmowy jeszcze wówczas z wicepremierem Jarosławem Gowinem i wtedy, kiedy Gowin, jak wiemy, miał swoich parlamentarzystów w Sejmie, był wicepremierem i poważnie rozważał naszą propozycję, by niejako przejść na stronę opozycyjną. I wtedy Władysław Kosiniak-Kamysz był rozważany jako kandydat na premiera rządu technicznego, a więc takiego rządu, który przez kilka miesięcy będzie głównie przygotowywał kraj do wyborów sprawiedliwych, do wyborów przejrzystych, do wyborów w pełni demokratycznych. I taki scenariusz był rozważany, więc myślę, że jest takim kandydatem on jako osoba, który wzbudziłby najmniej kontrowersji. Czy byłby jednym z tych, którzy budzą najmniej kontrowersji? Tylko czy to nie jest tak, że wniosek musi złożyć kilkudziesięciu posłów, w związku z tym w sposób naturalny musiałaby to zrobić Koalicja Obywatelska, a zatem w sposób naturalny kandydatem musiałby być Donald Tusk? Ja nie wiem, co jest naturalne w tej sytuacji. To byłby scenariusz generalnie dość, powiedziałbym, nienaturalny w skali ostatnich 7 lat rządów PiS-u. Ale tak, naturalnie koalicja, na co liczymy, też byłaby zaangażowana w takie przedsięwzięcie. Jeszcze raz powtórzę, trzeba się bić, a nie odkładać, nie kombinować, że niech PiS się wykrwawi, niech oni jeszcze rządzą ileś miesięcy. Trzeba myśleć o scenariuszach aktywnych, a nie scenariuszach, że my tylko będziemy reagować na to, co na przykład prezes Kaczyński rzuci w czasie objazdu po Polsce. A dlaczego nie Donald Tusk? Ale ja nie wykluczam, że Donald Tusk. Ja nie wiem, czy ale on by tego chciał. Ale jako pierwszego podał pan Władysława Kosiniaka-Kamysza. Okej. Dlaczego nie Donald Tusk? Ale Donald Tusk ma ogromne doświadczenie. Wiemy, że ma ambicje bycia premierem. Nie wiem, czy chciałby być premierem rządu właśnie takiego na kilka miesięcy. Rządu technicznego, czy raczej, jak sądzę, rządu po wyborach demokratycznych. Ale to nie mnie odpowiadać. Ja mówię, że nie ma... A po wyborach poparłby pan Donalda Tuska jako premiera, czy wolałby pan jednak Kosiniaka-Kamysza? Za wcześnie na takie deklaracje. Czemu? Za wcześnie na takie deklaracje, no bo nie wiemy, jakie te wybory będą, jaki będzie ich wynik, jaki będzie układ, jakie będą siły. No wynik Platformy na pewno będzie wyższy niż PSL, to bez dwóch zdań. No chyba, że no to jest prawdopodobne, ale ja już się przyzwyczaiłem w tej polskiej polityce i mówię to absolutnie poważnie, że jedyną rzeczą przewidywalną w polskiej polityce jest nieprzewidywalność. Wciąż... I to, że sytuacja może się zmienić. Proszę zobaczyć, 2 lata temu Platforma Obywatelska była partią na kolanach, była partią słabą, partią, która była na krawędzi rozpadu. No nad i powrót wielu Donalda Tuska to zmienił. No tak. No ale teraz, co zresztą państwu zabrało trochę ale punktów to, ale też to w kto powinien dzisiaj sobie przypinać ordery? Platforma Obywatelska czy Donald Tusk? Nie, znaczy, pytam, czy Donald Tusk państwu ciąży? Donald Tusk jest niezwykle wyrazistym i doświadczonym politykiem, który dzisiaj jest liderem partii, która ma najwyższe notowania. Więc w normalnym układzie politycznym lider partii, która zdobędzie najwięcej głosów w wyborach po stronie demokratycznej, pewnie powinien być kandydatem na premiera, ale jeszcze raz powtórzę, za wcześnie na to dzisiaj patrzeć, bo sondaże, one się bujają w tej chwili, one się mocno zmieniają i my nie wiemy, jakie one będą w chwili, kiedy będą wybory i przede wszystkim, jaki będzie wynik wyborów. Państwo proponowali podpisanie takiego szkicu umowy koalicyjnej. Do kiedy pana zdaniem powinny zapaść decyzje dotyczące ewentualnej szerokiej koalicji opozycyjnej? My powiedzieliśmy publicznie, że chcielibyśmy, żeby decyzje dotyczące tego, jak poukładają się te bloki wyborcze, zapadły do końca tego roku, zapadły przed świętami. Chcielibyśmy, nie wiemy, czy tak będzie, bo do tego tanga trzeba czworga i trzeba wzajemnych ustaleń. Chcielibyśmy, żeby tak było, natomiast na pewno wiosna przyszłego roku to już jest ostatni możliwy moment, żeby i partie ze sobą ustaliły to, co jest do ustalenia i żebyśmy to przekazali w sposób przekonujący elektoratowi, wyborcom, ponieważ nam zależy, żeby jak najwięcej wyborców poszło do wyborów, w tym także ci, którzy do tej pory nie głosowali albo prawie nie głosowali. A Szymon Hołownia jako mógłby pełnić funkcję w nowym rządzie? Mają państwo pani redaktor, na... Jak temu pomysł? Pani redaktor mnie namawia, żebym obsadzał już stanowiska. To nie jest... pomysł. Dla mnie to jest normalne. Ja jako obywatel chciałabym wiedzieć, jaki Szymon Hołownia ma pomysł na siebie. Partia, która ma 10% w sondażach, nawet czasami więcej. Dla mnie to jest naturalne. Ja nie widzę w tym nic złego. Myślę, że każdy polityk, każdy lider partii politycznej, jak wchodzi
do polityki, jak walczy, to walczy o najwyższą stawkę. Szymon Hołownia wielokrotnie powtarzał, że będzie ponownie kandydował na urząd prezydenta Rzeczpospolitej w roku 2025. My traktujemy bardzo poważnie te jego deklaracje i uważamy i mamy nadzieję, że zostanie prezydentem po rządach Andrzeja Dudy. Co się wydarzy do tego czasu? Jak będzie się układała polityka? Czy ewentualnie jaką rolę Szymon Hołownia będzie pełnił w rządzie? To naprawdę, pani redaktor, no, gdybym miał szklaną kulę, to dzisiaj nie potrafiłbym nawet powiedzieć. No dobrze. Panie przewodniczący, to jeszcze pytanie dotyczące szeregów państwa posłów, państwa ugrupowania. Profesor Maksymowicz twierdził, że wynalazł cudowny lek dla umierających. Badania prowadzi jego syna. W szpitalu powstaje prywatna firma, która podaje ów lek. Płacą pacjenci, a zarabiają lekarze z kliniki profesora. Mówię o tym, co ujawnił Michał Janczura z TOK FM, gdzie profesor Maksymowicz doprowadził do powstania i rozrostu w zasadzie prywatnego biznesu, takie na krawędzi etyki. Jakie będą decyzje podjęte w stosunku do pana profesora? Panie redaktor, po pierwsze my traktujemy tę sprawę bardzo poważnie i tu nie może być żartów, bo tu chodzi o ludzkie życie, mówiąc wprost. Po drugie, my zwróciliśmy się do pana profesora o przedstawienie wszelkich wyjaśnień w tej sprawie. Nas bezpośrednio musi interesować to, czy to było jakieś naruszenie, czy złamanie prawa oraz procedur medycznych. Więc my oczekujemy na informacje od pana profesora, oczekujemy też na analizy medyczne, analizy ekspertów medycznych, bo tu trochę wchodzimy w dyskusję nie tyle polityczną, co w dyskusję między autorytetami medycznymi dotyczącą eksperymentów czy badań medycznych. I my, broń Boże, nie jesteśmy ekspertami. Wiemy, że w pierwszej kolejności jakby tematem tego programu i cały temat dotyczy tego, czy i jakie eksperymenty się mogły odbywać i czy one mogły być za pieniądze pacjentów. A nie powinien zostać zawieszony? My w szybkim czasie podejmiemy decyzję, ale bazując na bazie informacji, dokumentów, które dostaniemy od pana profesora. Traktujemy tę sprawę poważnie. Wiemy, że to nie jest pierwszy atak na pana profesora, który się już pojawiał. Ale czy nie powinien zostać właśnie na ten czas zawieszony, na czas wyjaśnienia tej sprawy? I jeszcze raz powtórzę, podejmiemy szybko decyzję, kiedy otrzymamy wszystkie informacje od pana profesora. Czyli nie wykluczamy żadnego w tej chwili scenariusza. Sprawa jest dla nas bardzo poważna, bo jak mówię, po pierwsze dotyczy życia ludzkiego i badań medycznych, po drugie dotyczy uczciwości w polityce, a my się uparliśmy, żeby o tej uczciwości mówić z pełnym przekonaniem. Dlatego właśnie pytam o to zawieszenie, bo to jednak w jakiś tam sposób dałoby państwu czas na decyzję, ale rozumiem, że nie. Pani redaktor, jeszcze chwila cierpliwości. No, dobrze, no będziemy cierpliwie czekać, choć myślę, że byłoby jednak znacznie lepiej, gdyby państwo podjęli jednoznaczną decyzję. Na koniec dzisiaj znowu w Sejmie decyzje dotyczące energetyki. Między innymi zamrożenie cen prądu, ale także transport węgla. Jak pan ocenia to, jak rząd w tej chwili już radzi sobie z polityką energetyczną, właśnie z kryzysem energetycznym? Czy pana zdaniem zareagował ostatecznie w sposób prawidłowy, czy też nie? Szczerze mówiąc, trudno to ocenić, bo mam wrażenie, że mamy do czynienia z nieustającym chaosem. Chciałbym móc powiedzieć, że rząd dociera do jakiegoś portu i przekazuje nam taką wizję zarządzania tym kryzysem, która jest w pełni przekonująca, ale zamiast tego widzimy galopadę pomysłów, pomysły zmieniające się z tygodnia na tydzień. Ja nie wiem, co dzisiaj w Sejmie ostatecznie będzie głosowane, w jakiej formie, w jakiej formule, bo zmiany zdaje się, że jeszcze wczoraj zapadały. Absolutnie nie mam dzisiaj takiego wrażenia, że Polacy mogą być spokojni, mogą być uspokojeni, że rząd wie, co robi i że gaz, węgiel będą w odpowiedniej ilości i też w odpowiedniej jakości, co też jest istotne. Ale rozumiem, w przypadku węgla. Generalnie ideowo poprą państwo te rozwiązania. Jeszcze raz powtórzę, musimy znać szczegóły, zobaczyć, co ma być głosowane w Sejmie. Dla nas jest absolutnie najważniejsze, żeby ludzie mieli ciepło w domach tej zimy, żeby był prąd, no bo to, co jeszcze działo się kilka miesięcy temu, kiedy rząd ewidentnie spóźnił się z reakcją, sprawiało, że generalnie obawa była taka, czy rzeczywiście oszczędzając energię, nie będzie wyłączeń, nie będzie problemów związanych z tym, że tych surowców nie będzie. Oddzielną rzeczą jest to,
po jakich cenach są i będą te surowce. Bo to jest dopiero problem, którego skalę, myślę, zobaczymy w środku zimy, patrząc na to też, jaka ta zima będzie. Czy będzie mroźna, czy też dla wszystkich nas będzie to zima ulgowa. To prawda i może być decydująca także, jeśli chodzi o wybory. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polska 2050. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja dziękuję państwu. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Spokojnego weekendu. Do zobaczenia.